No nie była to trudna decyzja, bo właśnie leci mi tutaj w klubie 10. sezon. Czuję się tu świetnie. 9. sezon został zwieńczony Mistrzostwem Polski. Zawsze do tych swoich decyzji o przedłużeniu kontraktu, o nowym kontrakcie podchodziłem na takiej zasadzie, że względy sportowe były najważniejsze. Także co to zmieniać? Wiadomo, że jak się żyje tyle czasu w jednym miejscu, w jednym klubie, w jednym środowisku, to nie jest łatwo to wszystko zmienić. Na pewno dałoby się to zrobić, ale po co, jak w Jastrzębiu mam wszystko, mamy wszystko. Ja tak w rozmowach czasami ze swoją narzeczoną, jeszcze przed narodzinami dziecka, to tak rozmawialiśmy i twierdziłem, że faktycznie, że to coś zmieni, że może lepiej by było zostać w Jastrzębiu, że brałem to tak mocno pod uwagę. A ona zawsze mówiła, co ty mi tutaj mówisz, że jakbyśmy gdziekolwiek w Polskę wyjechali, to nie byłoby to żadnym problemem i wszędzie dalibyśmy sobie radę. Także ten argument odrzuciłem i po prostu patrzyłem na względy czysto sportowe, na to, jak ten klub funkcjonuje, jak ten klub się rozwija i to, tak jak powiedziałem wcześniej, wszystko co najlepsze jest w Jastrzębiu. Pół życia, bo tak naprawdę mam 25 lat, 10 lat spędzonych już tutaj. Jak pamiętam, pierwszy dzień spędzony w tym mieście, w tym klubie, nigdy w życiu bym nie pomyślał, że to tak się potoczy. Myślę, że mnóstwo szczęścia, które gdzieś tam było mi dane, mnóstwo pracy, mnóstwo ciężkich chwil, bo to nie jest tak, że zawsze było pięknie, wszystko fajnie, kolorowo. Toczyło się to z roku na rok tak, że po kilku latach skoczyłem do szóstki zespołu, który wtedy był w przebudowie, zespołu, który przechodził ciężkie momenty. I tak z roku na rok i ja budowałem swoją pozycję i tak wydaje mi się, że razem ze mną ten Jastrzębski Węgiel, tak podobne, że tak powiem, okresy przeżywamy. Ten początek, nowy początek dla zespołu, to był taki początek mojego grania w Plus Lidze. Później z każdym kolejnym rokiem to było lepsze granie, wyższa pozycja, brązowy medal, później kolejny brązowy medal, gra w finale. Zdobycie Mistrzostwa Polski i tak jak ja się rozwijam sportowo, tak myślę, że ten klub równolegle ze mną gdzieś tam idzie i wydaje mi się, że razem zmierzamy w tym samym kierunku, dobrym kierunku. Najświeższe jest to, co się stało w zeszłym sezonie, bo Mistrzostwo Polski to jest to, czego wszyscy pragnęliśmy tutaj w tym środowisku od wielu, wielu lat. Wreszcie się udało. Udało się naprawdę w fantastycznych okolicznościach, bo nie przeciwko byle komu, tylko zespołowi, który został zespołem najlepszym w Europie. Także myślę, że to była niespodzianka i dlatego tym lepiej to smakowało. A poza tym no fantastyczny okres po prostu w życiu, bo poznałem swoją narzeczoną, urodziło mi się dziecko tutaj na Jastrzębskiej ziemi, poznałem wielu fantastycznych ludzi, kolegów, z którymi utrzymuję relacje, także ciężko mi powiedzieć coś złego. Mój brat jest w akademii, także, że tak powiem, wszystko i życie rodzinne i to życie zawodowe moje toczy się wokół tego klubu, wokół tego miasta, także... Odnosząc się do tego, co przed chwilą powiedziałem, Zaksa Kędzierzyn-Koźle w zeszłym sezonie pokazała, że tak naprawdę nie ma granic dla polskich klubów. Plus Liga jest coraz mocniejsza, polskie kluby są coraz mocniejsze, my jesteśmy coraz mocniejsi i myślę, że tylko jeżeli będziemy prezentować odpowiedni poziom, to możemy robić rzeczy wielkie, możemy konkurować z każdym w Lidze Mistrzów. Na pewno naszym celem jest to, żeby obronić Mistrzostwo Polski, bo wydaje mi się, że mamy ku temu podstawy, mamy ku temu wystarczające umiejętności, także wszystko przed nami. To jest fajne uczucie, że wszystko jest w naszych rękach, że myślę, że te najważniejsze miesiące w tym sezonie, które przed nami, które nadchodzą wielkimi krokami, będą naprawdę bardzo emocjonujące i mogą nam wszystkim dać dużo radości, bo możemy to zrobić.
Jak trener zadzwoni i mnie zaprosi na zgrupowanie, dostanę powołanie, to na pewno się stawię, będę walczył, będę robił wszystko, żeby w tej kadrze być, bo apetyt rośnie w miarę jedzenia. Tak jak powiedziałem, ja się rozwijam z tym klubem jako zawodnik, coraz większe gdzieś tam umiejętności, coraz większe osiągnięcia, więc człowiek chciałby sięgać po jeszcze więcej, szczególnie na tej arenie międzynarodowej razem z reprezentacją Polski, ale to na to wszystko to trzeba poczekać, trzeba poczekać na powołania, trzeba później pojechać na to zgrupowanie, pokazać się z dobrej strony i wtedy będzie można coś więcej powiedzieć. Na ten moment nie ma co wybiegać w przyszłość i jakoś się tym nadmiernie ekscytować. Cześć, z tej strony Kuba Popiwczak, libero Jastrzębskiego Węgla. 10 lat minęło, ale razem dobijemy do trzynastki, bo na kolejne 3 lata zostaję tutaj w Jastrzębiu, w Jastrzębskim Węglu, w tym fantastycznym klubie, który stał się częścią mojego życia.